Miara kąta wpisanego w okrąg jest o 20 stopni mniejsza od miary kąta środkowego opartego na tym samym łuku. My musimy obliczyć miarę kąta wpisanego. Zacznijmy od tego, że wykonamy sobie rysunek poglądowy do tego zadania, czyli narysujemy okrąg i zaznaczymy w tym okręgu te dwa kąty, czyli kąt środkowy oraz kąt wpisany, i oba kąty mają być oparte na tym samym łuku, w moim przypadku to będzie ten łuk. My wiemy, że jeżeli mamy dane takie dwa kąty, czyli kąt środkowy oraz kąt wpisany oparty na tym samym łuku, to miara kąta środkowego jest dwa razy większa od miary kąta wpisanego. Możemy sobie zatem zaznaczyć ten kąt wpisany na przykład literką alfa, no i my wiemy, że ten kąt środkowy ma wówczas miarę 2 alfa, ale w treści zadania mamy powiedziane jeszcze coś więcej. Mamy powiedziane, że miara kąta wpisanego w okrąg jest o 20 stopni mniejsza od miary kąta środkowego. Czyli ten kąt jest o 20 stopni mniejszy od tego, czyli ten kącik tutaj, możemy sobie podpisać, że ma on miarę alfa plus 20 stopni. Jest o 20 stopni większy od tego kąta, zgodnie z treścią naszego zadania. Ale z drugiej strony my wiemy, że ten kąt środkowy musi mieć miarę dwa razy większą od kąta wpisanego opartego na tym samym łuku, czyli wiemy, że jednocześnie ten kąt możemy zapisać, że ma on miarę 2 alfa. Czyli mamy równoważność. Z jednej strony ten kąt ma miarę 2 alfa, a z drugiej strony miarę alfa plus 20, to wiemy z treści zadania, czyli mamy stąd równanie 2 alfa równa się alfa plus 20 stopni oczywiście i z tego równania możemy wyliczyć, ile jest równa alfa. Przenosimy alfę na lewą stronę, 2 alfa minus alfa to jest 1 alfa, czyli kąt alfa jest równy 20 stopni. Nas pytają o miarę kąta wpisanego, czyli właśnie o tego. Nas pytają o kąt alfa, czyli to jest odpowiedź do tego zadania. Kąt alfa ma miarę 20 stopni. Gdybyśmy musieli obliczyć kąt środkowy, to albo z tego wzoru, albo z tego powinno wyjść to samo. 20 plus 20, 40 i 2 razy 20 również 40. Kąt środkowy ma miarę 40 stopni. My zaznaczamy miarę kąta wpisanego, czyli 20 stopni, czyli odpowiedź B.